Proszę Państwa, na konferencji pomarańczowej po spotkaniu Marshall Hughes z Medical Market Konin, wygrany przez nabieg 6-0. Witamy gości, wraz dzisiaj w charakterze gospodarzy, rozpisce, drużyna Marshall Hughes, trener pan William Doyle, witam serdecznie, także zawodniczka Kylie Murphy, no i trener Medical Market Konin, pan Roman Jaszczak, zawodniczka Katarzyna Daleszczyk. Na początek prosimy o podsumowanie spotkania przez trenera drużyny Marshall. We'll ask you, sir, for the brief statement about the game, about the conditions that you play, and about your performance, obviously. Well, obviously, we're massively disappointed in the result that we got, but credit to Conan, the team that played us today. They were absolutely fantastic on the night. I can't ask for more than our girls, what they tried to give on the performance. Just on the night, obviously, complete performance, I would say, and really, it was a fantastic performance from Conan, so take our hats off to them. They were absolutely brilliant on the day. Oczywiście trener nie jest zadowolony z wyniku, jak każdy mógłby się spodziewać, natomiast wie, kolejny raz pada tutaj jakby problem warunków pogodowych, tak, które tutaj są zdecydowanie zbyt ciężkie dla naszych tutaj kolegów z Wysp. Natomiast bardzo komplementuje występ naszych piłkarek, tak, jest naprawdę był oszałowiony, w jaki sposób one grały. No z podstawy swoich dziewczyn nie może być zbyt zadowolony. Okej. Czy jakieś pytania do trenera drużyny z Wexford? William, how do you compare this sort of standard of football compared to what you normally have in the Republic of Ireland? I think this was obviously a step up for our girls. I do believe that we do have the capabilities of playing a better standard of football than we did this evening, but just on the day that was in it, obviously made a couple of mistakes here and there. First goal sort of took the stuffing out of us, but again, there's a big step up coming from the level we're used to playing at to stepping up to this level, and okay. Obviously this is a fantastic team. Pytanie o jak poziom, który grają w domu, czy tutaj ten poziom był zdecydowanie inny. No, trener mówi, że zdecydowanie jego dziewczyny zagrały lepiej niż grają w domu, co może dziwić, tak? I jest bardzo zadowolony z ich występu. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy. Zatem poprosimy o podsumowanie spotkania przez trenera Medical Market Konin, pana Romana Jaszczaka. Czekajcie, przestawmy. Pani ładnie w telewizji wygląda teraz. No tak, ja jednak skomplementuję zespół Wexford pomimo wyniku 6-0, ponieważ ja jestem pod wrażeniem postawy zawodniczej, ich determinacji gry do ostatniej minuty. Chociaż, ponieważ w Polsce z reguły jest tak, że jak pada bramka na 2-3-0 w naszej ekstralidze, zespoły przestają walczyć, zarówno ten, który strzela bramki, jak i ten, który traci te bramki, jakby traci wiarę we własne siły. Natomiast nie ukrywam, że zarówno Cardiff, jak i dziś Wexford zrobiły na mnie ogromne wrażenie i na pewno w swojej pracy szkoleniowej w przyszłości wykorzystam ten fakt, o którym mówię. Okay, the coach would like to compliment you of your performance, because he was really impressed how you showed the real fighting spirit, yes? To the end, because normally when we face in our field in Poland, when the team loses like 2 or 3-0, they generally just give it up. You showed the heart, you played to the end, and this was like very impressive for us. And also, he would like to take a little bits and pieces from your performance as well as Cardiff to his work in the future. Natomiast nie ukrywam, że ja w meczu turniejowym na pewno po stracie trzeciej bramki zmieniłbym taktykę, cofnąłbym zespół na niski pressing i zrobił wszystko, żeby zostało 3-0, a tak mamy 6-0, a sama końcówka jeszcze pokazała, że Medic Polo Market mógł strzelić jeszcze 7 czy 8 bramkę. Maybe a little bit piece of advice. The trainer Jaszczak would play like when it was like 3-0 or something, he would play more defense. Okay, whatever. Yeah. Try to hold on to the score, not
played so much forward and you lose obviously a couple more goals. Jeśli mógłbym słowo o swoim zespole, to przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z postawy całego zespołu. Dzisiaj postanowiłem zaprosić Kasię, bo w mojej opinii grała fantastyczne zawody. Natomiast jeszcze wiele piłkarek grało bardzo dobry mecz dzisiaj. Co prawda do skuteczności też możemy coś tam mieć trochę do życzenia, ale myślę, że nie o to chodzi. Natomiast najbardziej jestem zadowolony z tego. Ja wiem, że my żyjemy w trochę innym klimacie i ciągle ten wątek tej pogody się przewija, ale dzisiaj już mieliśmy tylko 29 stopni, a nie 38 i moje dziewczyny fantastycznie zniosły ten mecz. W końcówce meczu miały ogromną przewagę i tak jak większość meczu, ten mecz był wyrównany, a medyk strzelał bramki z kontry. Tak już sama końcówka pokazała, że dziewczyny naprawdę świetnie biegały do końca i mogły się pokusić się jeszcze o strzelenie kilku bramek. Także z mojej strony wielkie gratulacje dla całej mojej drużyny za to, że zagrała fantastyczne zawody. Cieszę się, bo przecież takie momenty jak dzisiaj, że setka kibiców na stojąco po meczu nie idzie do domu, tylko bije brawo dziewczynom, to są chwile, dla których warto pracować. No i dla których w ogóle poświęcać dziewczynom całe swoje życie. Jestem dzisiaj szczęśliwy. Generally, this was a bit about our performance. Yes, the coach was really, really pleased with the girls. Yes, they play really good. They scored a lot, but maybe a little bit more accuracy would be nice. And yeah, that's generally it. Czy jakieś pytania do trenera Romana Leszczaka? Czyli co, trenerze? Pamiętam, jak spotkaliśmy się jakiś czas temu i mówił pan o tym, że nie ma ludzi niezastąpionych. To jest dowód na to. Ja bym w ogóle tego nazwiska nie wymieniał i tylko powiem jeszcze raz, że wszystkim tym komentatorom, którzy mieli wątpliwości, dziewczyny odpowiadają niesłownie, tylko strzelaniem bramek. Dziękuję. Tak troszeczkę zapytamy. Same piłkarki mówią, że nie wszystkie dały z siebie wszystko i to tak jak to wspomniał, było widać chociażby po wytarczaniu niektórych akcji. No, sama nasza kapitanka tak miała tyle akcji i żadnej nie wykorzystała. Tam było chyba w całym meczu około 10. Panie redaktorze, medyk Polo Market dzisiaj wygrał 6-0. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś Panie pytanie? Trenerze, tak, najważniejszy mecz w niedzielę. Możemy powiedzieć, jak ważne będzie, co się będzie działo, co będzie dla nas najważniejsze podczas tego. Na pewno będziemy koncentrować się na sobie i zrobimy wszystko, aby ten mecz wygrać. Zapraszamy kibiców? Bardzo serdecznie zapraszamy kibiców. Mam nadzieję, że dziewczyny i tym meczem we wtorek i meczem dzisiejszym udowodniły, że warto przyjść na Stadion Miejski imienia Złotej 11 o godzinie 17 im dopingować, bo grają widowiskową piłkę, strzelają przepiękne bramki i zasługują na to, aby kibice się tu pojawili i byli razem z dziewczynami. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? I'd like to pose a question to the captain of the Reds for years. Your first experience and taste of Champions League football. And so much has happened in a short period of time for Waterford. Oh, so it's massive. So it is. It's something probably we dreamed about and didn't realise it happened so soon. I suppose to follow Wexford or to follow Piemont and Raheny, I suppose we wanted to do one better, do just as good or do one better than them. Representing Ireland, you're flying the flag. So we knew it was going to be a step up, but we knew we had what it took. Unfortunately, Conan were just. They outclass us tonight. I don't think we hit our full potential, but I do think that they're fantastic. They never stopped their fitness. They never died. They just kept coming and coming and coming. And
I think we started well. I think we started with a high tempo. The girls were ready for it. We were all ready for it. Unfortunately, we got that little bit of bad luck, and sometimes that happens in games. Of course, any team is going to be deflated by that. But we got our heads down. We got our heads dropped a little bit, but we'll keep fighting. We did keep fighting, but unfortunately, we made a decision that when we went 3-0 down, that it was now or never, and it was either go for it or not. So we were going to either get hammered or we were going to come back. So it was a risk we decided to take, which is what we do. You might as well lose by one and lose by 10, same points. So look, we went for it and we tried, and we'll keep battling. We look forward to Cardiff now on Sunday, and we get our recovery in and we go again. Okej, może tak się jeszcze padło pytanie, no to ja się wyczuczyłem, bo z tego co zrozumiałem, to jest to ich pierwszy występ na tym poziomie. No tutaj zawodniczka, kapitan Wexford mówi, że no, był to naprawdę ciężki mecz, tak, chociaż one dały z siebie wszystko, naprawdę się starały, chciały dziewczyny naprawdę zagrać na swojego maksa, no niestety piłkarki Koniny okazały się zbyt dobre, to też szczególnie podkreślała, że ta kondycja tutaj naszych dziewczyn była, no były po prostu do zajechania, powiem tak. Natomiast no, one też na pewno chciały, tak, dla nich nie było ważne, czy przegrałem 1-0 czy 10-0, chciały po prostu grać na wysokim poziomie i dawać siebie jak najwięcej. Czy jeszcze jakieś pytania? No Kasia. Kasia Baresz, zawodniczka. Bo nie wiem, kamera czeka. Panie drobnoż. Czekam, no, już więcej nigdy w życiu nie ma. No to będę zawiedziony. Kasiu, prosimy o podsumowanie tego spotkania. Cieszę na pewno wynik. Postawa całego zespołu. Założenie było jedno, nie stracić bramki oraz jak najwięcej ich strzelić tak naprawdę, żeby mieć mały handicap przed tym trzecim meczem. Także cieszymy się z tego zwycięstwa. Może tak naprawdę nie zdawałyśmy sobie sprawy, że aż tak wysoko wygramy, ale naprawdę bardzo się cieszymy i cieszymy się, że tak naprawdę chyba pokazałyśmy dobrą piłkę. Czy jakieś pytania do Kasi? Kasia, a w ramach prezentu za to, że tak świetnie sobie dzisiaj radziłaś, to co? Jak spędzisz wieczór? Książka? Myślę, że dobra odnowa, łóżko, muzyka i odpoczynek, także tutaj będziemy się koncentrować już na niedzieli, także tutaj nie ma czasu za dużo na odpoczynek. Czy jeszcze jakieś pytania? A to teraz chodzi na to, że 7 rozdera będzie, tak? 7? Okay. Obiecać nie mogę, ale będziemy się starać. Dobrze, to może... Jest pan redaktor. You had experience 12 months ago where you were in the group and you won the group and you unfortunately lost to Glasgow City. Is that the motivation this year to do the same or even better? To jakiś jest mały błąd, bo nie grałeś się z Glasgow Beast. Nie, Kasia nie grała. Kasia nie grała, ale tu pan pyta, czy to, że przegrałeś się w zeszłym roku z Glasgow, to jest jakaś dodatkowa motywacja, czy to was jakoś napędza dodatkowo? Myślę, że to nie miało żadnego znaczenia, czy to był zespół z Irlandii, z Walii, czy z jakiegokolwiek innego kraju. Chcemy wygrać ten turniej i to jest nasz główny cel. She said it like it didn't matter for them. Yes, they play like any other game. They wanted to win. They don't. They are not picky. Whoever they play, whomever they play, they want to give their 100% and obviously win. We understand. Thank you. Czy jeszcze jakieś pytania do Kasi? To może jeszcze gwoli uzupełnienia, bo nie każdy wie, trenerze, bilans bezpośrednich spotkań, czy bilans bramek liczy się? Jak to wygląda? Proszę nas bezpośrednich spotkań. Według mojej wiedzy, ale mogę się mylić. To jak to jest? Co musi się wydarzyć, żebyśmy wygrali? Szanowni Państwo, nie ma żadnych kalkulacji. Medyk wyjdzie na murawę po to, żeby wygrać. Co najmniej 7 bramek. Będziemy szczęśliwi, jak wygramy, strzelimy o jedną bramkę więcej.